I poznacie, że ja jestem Pan. Pierwsza Księga Królewska, 10 rozdział, 13 werset. Takie opowiadanie o pogniecionej broszurce przychodzi mi na myśl. Po dłuższym deszczowym okresie dzieci nareszcie znowu mogą bawić się na dworze. Po jakimś czasie mały Tomek odkrywa leżącą na ulicy małą broszurkę, taką jaka jest, zmiętoszoną i brudną, wkłada do swojej kieszonki. Po powrocie do domu pokazuje swój skarb mamie. Ona nie wyrzuca od tak owej broszurki, lecz zaczyna czytać. Poruszające poselstwo o kochającym ludzi Bogu i Jego Synu Jezusie Chrystusie, który chcąc ratować ludzi, przyszedł na ziemię. Jest dla niej nowe. Wartość tych słów przenika do jej serca. Kilka dni później mama poznaje nową sąsiadkę. Najpierw rozmowa toczy się wokół domu, ogrodu i rodziny. Po jakiejś chwili schodzą jednak na tematy wiary. To interesujące, że także ta nowa sąsiadka mówi o tym samym Panu Jezusie Chrystusie, który dla niej musiał cierpieć i umrzeć na krzyżu. Wyraźnie to potwierdza, że każdy, kto osobiście wierzy w Niego, będzie zbawiony. Serce mamy jest poruszone. Serce mamy Tomka. Najlepsze poselstwo świata dociera do jej serca. Najpierw przez niepozorną, zgniecioną broszurkę z ulicy, a teraz znowu przez tę śmiałą sąsiadkę. Kobieta ta stwierdza, Pan Jezus Chrystus jest Zbawicielem, który dał swoje życie także za mnie. Bez Pana Jezusa Chrystusa jestem na wieczność zgubiona. Chwilę potem wychodzi do osobnego pokoju, aby tam się pomodlić. Wyznaje swoje grzechy przed Bogiem i oddaje swoje życie Panu Jezusowi. Panu Jezusowi Chrystusowi. Bóg używa różnych dróg i sytuacji, aby przynieść treść swego poselstwa sercom, które są na to przygotowane. Może to być przez pogniecioną broszurkę, którą synek przynosi do domu, a może przez inne kanały, na przykład przez to dzisiejsze nagranie z YouTube'a, którego właśnie wysłuchałeś. I poznacie, że ja jestem Pan. Pierwsza Księga Królewska 10:13.